Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry, Agnieszka za zawojska Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska. O mnie dzisiaj będzie wo wodnie, tak bym powiedziała, czyli to, co lubię. Troszkę inaczej. Klaudia Zwolińska, polska kajakarska górska, olimpijka z Tokio, medalistka Mistrzostw Świata. Świeżo upieczona, bo sprzed miesiąca Mistrzyni Europy No właśnie, cześć Klaudia, miło mi, że w końcu Przypłynęłaś do nas Tak, bardzo się cieszę, że w końcu się udało Także witam bardzo serdecznie I cieszę się, że w końcu możemy pogadać No właśnie, nie wiem od czego zacząć Bo z jednej strony ten fantastyczny re rezultat Czyli złoto Mistrzostw Europy Było całkiem niedawno, ale też jesteś już Po, po kolejnym pucharze świata Czyli u was wszystko, tak mam wrażenie, przed tymi igrzyskami W pędzie, co ci jeszcze czeka? Jeszcze jeden puchar Świata na pewno uh -huh. w Krakowie, a potem już takie bezpośrednie przygotowanie, ale to nie znaczy, że będę więcej czasu spędzała w domu tutaj w Polsce, tylko od razu lecimy do Paryża i spędzamy jak najwięcej czasu w Paryżu, żeby przyzwyczaić okay. się do toru, więc teraz no jednak będzie troszeczkę roboty, może nie takiej startowej, uh -huh. po Pucharze Świata po prostu już treningowo. Czyli po pucharze Świata, który jest za, za dwa tygodnie? Nie, już nawet w tym tygodniu. O. <laughs> także jest, w... Czyli jesteś od razu po i od razu przed. Tak, trzy tygodnie taki był maraton pucharów Świata, chcieli to skończyć jak najszybciej, bo niektórzy mają jeszcze kwalifikacje olimpijskie mm -hmm. na tych y, Puarach Świata. Więc kończymy Puar Świata i od razu we wtorek, y, czyli dwa dni po Puarze, ja wyjeżdżam do Paryża. I kolejny start to już ten na Igrzyskach. Tak, dokładnie. Czyli to, to chyba tak. Y Troszkę inaczej dla ciebie, no bo z, takiego, z takiej serii pucharowej start, 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 nagle trochę takiego odpoczynku, może nie odpoczynku, odpoczynku od startu, ale takiej po prostu roboty, tak. że idziesz trochę jak robotnik, pracujesz i czekasz tak, na, tak. Ten, na tą wisienkę na torcie. Tak, dokładnie. Myślę, że takie starty są fajne. Ja lubię takie maratony startowe troszeczkę, żeby się... W... Wbić w, w, w <grym> te, 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 taką atmosferę spor, sportu, w ogóle takiej, takiego rywalizowania, rywalizowania. Także ja się bardzo z tego cieszę, że mieliśmy taki maraton, a teraz, tak jak powiedziałaś, y, czas na przygotowania, więc trochę takiego spokoju, trochę takiego napędzenia się bardziej na te igrzyska no i przer, przede wszystkim wyciągnięcie wniosków z tych puarów świata, z startów, które mieliśmy w tym sezonie, no i ostatnie szlifowanie formy, no i igrzyska. No właśnie, ale ja bym chciała wrócić do tego startu szczęśliwego, czyli Mistrza Europy, no bo Puchar się to trochę nie poszedł po Twojej myśli, ale zaraz o tym nam opowiesz. No pierwszy Mazurek Dąbrowskiego chyba. Tak, tak. Miałam jeszcze złoto na Pucharze Świata, ale to nie jest impreza mistrzowska, więc ja to zupełnie inaczej traktuję. Impreza mistrzowska Europy w sezonie olimpijskim, może to nie jest dla mnie, wiadomo, szczyt w sezonie olimpijskim, bo jednak szczyt szykuje na Igrzyska Olimpijskie, ale jednak z trenerami postanowiliśmy, że taki mały szczyt przyszykujemy na tą Europę. Więc cieszę się, że udało mi się tak podejść... Dość dobrze się przygotowałam do tych y, Bardzo mistrzostw dobrze, Europy. nie bądź skromna. <laughs> Także udało dobrze, mi się złoty medal. Udało mi się zdobyć ten złoty medal i bardzo się z tego cieszę, bo to był taki wywalczony, bardzo świadome To były zawody, wiedziałam co mam robić, wszystko było takie przygotowane i tak właśnie chcę wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, żeby to wszystko było takie świadome, y, przygotowane wcześniej, żeby ta taktyka, logistyka, by wszystko po prostu było dopięte na ostatni guzik, tak było na mistrzostwach Europy i to y, no, jak widać działa. Czyli wszystko poszło po Twojej myśli, tak. od A do Z. Tak, dokładnie można tak powiedzieć. A powiedz mi, y, jakie to uczucie, w ogóle ten hymn? Narodowe, na podium, bo ja na przykład dla mnie to było coś. Yy, pierwszy raz pamiętam, że miałam ciarki i płakać mi się chciało. Tak. Dlatego yy, pytam Ciebie, no bo to pierwszy złoty medal rangi mistrzowskiej. Tak jak tak, mówisz, tak, Puchary tak. świata są ważne, ale jednak dla nas najważniejsze są te starty mistrzowskie. Tak, szczególnie, że miałam tam jakieś doświadczenie z juniorów i z młodzieżowców, ale to, to jest zupełnie inna bajka, bo tutaj jednak ten seniorski sport to jest na, na. To jest inna ranga całkowicie, ale to nawet taka, jeżeli chodzi o samo podejście, takie już sportowe, już bardziej dojrzal, dojrzalsze jest to wszystko. Więc rzeczywiście na no, Mazurek Dąbrowskiego no to no, nie mogę w ogóle opisać, jaka to jest duma y, słuchać tego Mazurka i jakby to są uczucia nie do opisania więc nie wiem po prostu jak tutaj e, mogę się wysłowić, jeżeli chodzi o tą kwestię ale rzeczywiście tak jest, że ten moment Mazurka-Dobrowskiego to jest taki no, chyba największy, największy moment wzruszenia, e, jeżeli chodzi o no, rywalizowanie Mówisz, że Szczyt Formy szyko szykowaliście na y, Mistrzostwa Europy, no i szykujecie na Igrzyska, to chyba dobry prognostyk że udaje wam się idealnie wcelować w ten dzień, w tą godzinę Tak, tak, właśnie to mnie cieszy, że jakby y, samo to bezpośrednie przygotowanie do startów przebiegało bardzo pomyślnie i dobrze się po nim czuję. I mamy tak już dopracowane wszystko z trenerami. Ja mam trenera, który pisze dla mnie plan z Francji, więc jakby uh -huh. tam też dużo rzeczy trzeba było dograć. Musieliśmy też, jest wiadomo, ta bariera językowa. Uh -huh. Posługiłem się językiem angielskim, ale no, trzeba było to wszystko dograć przez te ostatnie dwa lata pracy, jakie mieliśmy. I po Mishosa Europe mogę stwierdzić, że to jest fajnie wszystko dopracowane. Czyli jak to wygląda? Ty masz trenera, który rozpisuje ci te jednostki treningowe, a ktoś nadzoruje. Samowykonanie w Polsce. Tak, dokładnie, tak jest. E, wiadomo, że Francuz jest z nami, bardzo często on jeździ z nami praktycznie na każde obozy, na każdych zawodach je, e, na, na każdych zawodach praktycznie jest takich ważniejszych. E, też sezon przygotowawczy ze mną przepracował, ale mam trenera Rafała Polaczyka, który jest ze mną w Polsce i on jest od techniki, od wykonywania tego planu. On pilnuje do pierwsza szczegóły, mhm. e, jest też takim od logistyki. E, Mój trener Rafał jest od wszystkiego, można okay. powiedzieć. Więc y, no, tutaj są podzielone trochę te role, ale ja startuję w trzech konkurencjach, dlatego ja muszę troszeczkę tutaj y, mieć większy ten sztab ludzi wokół mnie. E, a dogadują się oni, bo tak mi y, przychodzi na myśl taka sytuacja, kiedy no, zazwyczaj ja tak miałam, nie wiem jak u was w kajakarstwie jest, y, że zazwyczaj był jeden trener od wszystkiego, co nie do końca jest dobre, ale z drugiej strony on czuł się, wiesz, taki, że ja wszystkim zarządzam i tak dalej. Y, tutaj nie było takiej, y, że tak powiem, takiego spięcia, że tutaj jest trener od wykonywania trochę tych zadań, a tutaj od dyktowania tego, co masz robić? Jak to yy. wygląda? Czy na przykład ten trener y, do tej konkurencji, a ten do tej? Yy. Czy ta miksura jest do wszystkich? Yy, ta miksura jest do wszystkich, zdecydowanie. I rzeczywiście to jest trudne. Ja myślę, że do tego trzeba też mieć określony charakter. Nie każdy trener by dobrze odnajdywał się w takiej mhm. roli, bo niektórzy po prostu lubią mieć kontrolę nad wszystkim. Ja tutaj mam trenerów, którzy, bo też mam trenera przygotowania motorycznego od siłowni na przykład. Super. Więc wszyscy ci trenerzy, jakby. Dają od siebie to, co mogą najlepsze, czyli mają swoje kompetencje, mają swoją wiedzę i oni się nią dzielą, mają wspólne spotkania, przynajmniej raz w tygodniu się widzą nawzajem, rozmawiają, co brakuje, co trzeba poprawić i po prostu razem dążą do tego, żeby ten plan był fajnie skonstruowany. Trener przygotowania motorycznego, no. Słuchaczom mogłoby się wydawać, że to jest taki must have, taka podstawa w sporcie, no bo jednak trener od tej techniki kajakarskiej no nie, nie musi się znać na siłowni, na, na tym przygotowaniu fizycznym. Czasem się zna, czasem się nie zna, ale... Przyznaj mi szczerze, że to nie jest taka norma, jeżeli chodzi o sport. Trochę jesteś chyba ewenementem, bo pamiętam u nas chcieliśmy na przykład taką osobę oddzielną od tej siłowni, od tego przygotowania motorycznego, ale zawsze było jakieś ale. A ty tutaj mówisz otwarcie, że w Twoim teamie są trzy osoby, jeżeli chodzi tak, o trenerów. Tak, dokładnie. Są trzy osoby, ale to, tak jak powiedziałaś, to nie była nigdy norma. Tak naprawdę my trenujemy z trenerem motorycznym dopiero. Parę miesięcy, no przy, okres przygotowań do igrzysk rozpoczęliśmy mm -hmm. już w zimie. Testowaliśmy, czy to w ogóle ma sens, ale zobaczyliśmy, że to zupełnie jest inna praca, bardziej taka świadoma, to wszystko było mądrze skonstruowane. Bo tak jak powiedziałaś, no, trener od techniki, czy, który jest specjalistą w zakresie kajakarstwa, nie będzie specjalistą w każdym zakresie, więc jakby no, dla mnie ważne zawsze było, żeby współpracować ze sztabem ludzi i wyciągać od nich to, co najlepsze. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale czy to jest normą w, w związkach sportowych? No nie za bardzo, ale. Dobrze, że to się zmienia i jakby to zaczyna być normą. Może jak przywiedziesz nam tutaj medal z Paryża, będziesz prekursorem i wszyscy, znaczy nie prekursorem, bo czasem to się zdarza, ale myślę, że w tych sportach takich wodnych, niszowych będziesz trochę, no, no w tej może dziedzinie prekursorem, gdzie nie pójdą trochę za tobą, no bo tak jak mówię, że to, to wbrew pozorom to nie jest taki standard, tak bym to powiedziała. Powiedz mi, czy... Jaką jesteś zawodniczką, jeżeli byś porównała te igrzyska w Tokio, kiedy byłaś piąta na igrzyskach? Mhm. Z jednej strony można powiedzieć, że super start, no bo był super, to był twój debiut olimpijski, ale z drugiej strony sama mówiłaś o tym, że popełniłaś błąd, mhm. którego bardzo żałowałaś. Nie mogłaś tego wyścigu oglądać chyba przez rok, z tego Fata. co kojarzę. I teraz, trzy lata później, jedziesz do Paryża. Jak zmieniła się Klaudia? Matko, to jest takie pytanie, że ja bym mogła na nie odpowiedzieć po prostu mamy no, no, czas. kilka godzin, co najmniej. No zacznijmy od tego, że ja wygrywając puchar świata zaraz przed wyjazdem do Tokio, ja wiedziałam, że mam tam szansę y, walczyć o medal olimpijski. Ja wiedziałam, że jeszcze nie jestem powtarzalną, taką mhm. zawodniczką, że tam mam takie bardziej wysokie, ale ja wierzyłam w swoje możliwości. Wiedziałam, że przy dobrym moim przyjeździe na pewno jestem w stanie walczyć. Moim takim celem master był finał. Dostałam się do tego finału, I ja w tym finale byłam przekonana, że ja, ja tam po prostu jadę i, i będzie super. I ja tak mocno przeżyłam właśnie taki błąd, który popełniłam, bo wiesz, ja na treningu jak Popełniam takie błędy, one są bardzo rzadkie u mnie, więc że ja popełniłam to w finale olimpijskim. A zrobiłaś, robiłaś, jakbyś mogła powiedzieć? Z miałam tak, że popełniłam już u góry pewne... Slalom to jest gra błędów. Tu y -y. nie ma idealnych przejazdów. I ja u góry już miałam trącenia, czyli trącenie każde to są dwie sekundy kary. Ja wiedziałam, że muszę przyspieszyć jakby na dole i chciałam Pokazać więcej niż mogłam, co było po prostu dla mnie zgubne. Na dole był taki element techniczny, taki przejazd po takiej falce, gdzie ja się bardzo mocno czułam na takich elementach technicznych, dla mnie to w ogóle nie wiem, nie Chlep zastanawiałam poprzedni. się. Dokładnie, bardzo automatycznie takie elementy robiłam. I mimo tych moich punktów karnych u góry, ja jechałam dalej czas, który dawał mi medal, i właśnie tam popełniłam błąd, gdzie chciałam naśpieszyć, tak miałam wrażenie, że tracę już to, gdzie mm -hmm. nie traciłam. Więc jakby y, dla mnie, tak mi zadałaś to pytanie, jak ja się zmieniłam przez te trzy lata. To na pewno wtedy miałam takie jeszcze dziecinne troszeczkę podejście. To nie jest tak, że teraz może trochę jesteś bardziej rozsądną zawodniczką, a tam tak. taka trochę ułańska fantazja, tak, że tak. lecisz i. Dokładnie. Dokładnie coś takiego. Ja byłam bardzo, jeżeli chodzi o emocje, też byłam taka, była taka sinusoida po prostu. E, tutaj byłam zadowolona, tutaj byłam zła, tutaj bardzo tak chodziłam na boki, szukałam tej swojej drogi i dlatego. Mm, po igrzyskach miałam taki ciężki sezon, tam nie mogłam w ogóle się odnaleźć, bo już byłam na bardzo wysokim poziomie, już wiedziałam, że mogę walczyć o te medale i cały czas w finałach były jakieś błędy, błędy i to wynikało z tego finału olimpijskiego, że mm -hmm. ja sobie nie mogłam tak z nim poradzić, że tam popełniłam ten błąd. Czyli nie przepracowałaś trochę może tak, ten rok tej, ja się tej tak... straty takiej Dokładnie. dla ciebie medalu, no bo tak jak mówisz, praktycznie cały wyścig jechałaś na tej tak. e fantastycznej medalowej pozycji. Tak, ja sobie nie mogłam z tym poradzić. Rok po igrzyskach olimpijskich, jak ja oglądałam ten przejazd, to mnie po prostu zlana potem. Po nocy, mi się to śniło, po prostu dramat jakiś. I potem ja to, no niestety, ale płaciłam za to w kolejnym sezonie. Bo cały czas sobie dobierałam do głowy. Ja jeździłam po finałach i cały czas miałam jakiś błąd, że płynęłam bardzo dobrze i nagle błąd, błąd. I czym więcej to się powielało, tym gorzej sobie z tym radziłam. Mm -hmm. W końcu sobie tak pomyślałam, dobra, zastanawiam się teraz, co trzeba zrobić. Czyli jeszcze mam takie pytanie do Ciebie: Czyli wyglądało to tak, że nie mogłaś przeżyć trochę tej porażki i im więcej o niej myślałaś, im więcej tych błędów się pojawiało, tym na takiej trochę tej błędnej fali byłaś, tak. mam wrażenie, tak. że nie mogłaś się z tego Trochę wydostać. Tak, i miałam. Y... I co zrobiłaś? No, właśnie to było najcięższe zadanie, bo ja tutaj już technicznie byłam w stanie jakby walczyć, a psychicznie po prostu klękłam całkowicie. Mhm. A ja uważałam siebie za zawodniczkę bardzo taką mocną psychicznie, bo zawsze jak była presja czy stres mnie to motywowało, ja się dobrze odnajdywałam. No i po tym, po, po tych igrzyskach, ten następny sezon miałam taki, że teraz mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że na każdym jednym starcie bardzo szybko wytracałam taki fokus, traciłam po prostu tą koncentrację i my długo pracowaliśmy, zastanawialiśmy się z psychologiem, czemu ja tracę, co się dzieje, co jest jakby takim czynnikiem zależnym, mhm. kiedy ja tracę tą koncentrację. Rzeczywiście były pewne elementy, na przykład gdzie kończyły się elementy techniczne. Ja wtedy takim musiałam, bo przejazd trwa 90 sekund, musiałam zrobić taki reset i płyniemy dalej. To ja w takich momentach często właśnie wytracałam i potem był błąd, prawda? I myśmy to tak próbowali nad tym pracować. Jak, z, co zrobić, żeby nie wytracać, aby po prostu utrzymać tą koncentrację? Jak ona się wytraci, to do niej wrócić. I ja na tym bardzo długo pracowałam. Ojej, bardzo długo. Ale y, zau zauważyłam, że po prostu to idzie w dobrym kierunku, ale wiesz, te czynniki mentalne były bardzo A ważne. A co, co było takim Twoim, hmm. nie wiem, jak to wy. Co, co, było, co ci tak najbardziej pomogło w tym, nie wiem, jakieś ćwiczenie? Czy możesz w ogóle zdradzić? Y, pogodzenie się na pewno z tym błędem na Igrzyskach. Olimpijski. No tak, no bo igrzyska raz na 4 tak. lata i to przeżywamy, nie oszukujmy tak, się. Dokładnie, no to wiesz, no sama dobrze, że jadąc na igrzyska, ty się przygotowujesz parę lat, i potem w moim przypadku masz 90 sekund, gdzie musisz to pokazać. Mm -hmm. To nieważne, czy się dobrze czujesz, czy źle, czy coś się stało, nieważne, musisz to pokazać i tylko masz to 90 sekund, jest koniec, no nie, i właśnie te 90 sekund mi za szybko troszkę minęło. Niestety. No i rzeczywiście, no, pierwszym takim krokiem było pogodzenie się z tą porażką, ale to Aha. było chyba najcięższym takim krokiem. A z perspektywy czasu doceniasz to piąte miejsce? Myślisz sobie to, że to piąte miejsce już na nie patrzysz w perspektywie sukcesu, czy nadal w perspektywie porażki? Już sukcesu, bo wiem jaką drogę przybyłam, żeby być teraz, gdzie jestem. Wiem, że to, że teraz mam medale tutaj z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy, to jakby jest świadoma praca po błędzie na Igrzyskach Olimpijskich. Mm -hmm. I jakby to ja jestem z tego dumna, bo jakby ten błąd teraz y, mogę zaliczać po prostu do takiego stopnia w tych sukcesach. A zdarzało się coś takiego, że na przykład, nie wiem, wracałaś z igrzysk, ludzie cię witali, cieszyli się z tego twojego sukcesu, no bo tak, na tak. Igrzyska nie jedzie się za darmo, tak. byłaś piąta, umówmy się. Y, a ty na przykład mówiłaś: Dobra, daj spokój, to jest tylko piąte miejsce i trochę tak. Y, Ym, tak, można powiedzieć, że tak długo było, ale y, ja jestem w ogóle ze wsi i u mnie na wsi zorganizowano mi takie Skąd powitanie. Jesteś? Ja jestem z Kłodnego, niedaleko Nowego Sądza. Mm -hmm. I w ogóle mi zorganizowano takie przywitanie, że jak wróciła z medalem, nie wiem, takie miała. Po prostu jakiś hit miałam, takie przywitanie. Y, tam y, ksiądz gospodyń wiejskich, orkiestra, no wszystko Fantastycznie. było. Fantastycznie. Bardzo miło i ja wtedy tak sobie w ogóle zrozumiałam, że to rzeczywiście, no, piąte miejsce na igrzyskach, jako debiutantka w ogóle... Y, no, dla mnie to było takie... Wtedy dopiero zauważyłam, że to jest tak, taki prawdziwy sukces, ale jak tam po prostu ja w tym samolocie leciałam do tej Polski, sam się, Boże, jak ja się tam pokażę. A tu, zobaczyłam, że wszyscy są tacy szczęśliwi i po prostu wydawało mi się... Dałaś im radość, tak. a sobie, sobie nie dać tyle radości, tak, ile dokładnie. tym wszystkim dokładnie. ludziom, prawda? Ja jestem zbyt ambitna, yy, bo byłam bardzo ambitna na tej grzyska, a trochę mnie życie sprowadziło na ziemię szybciutko. Czyli... <laughs> Tak, mogę stwierdzić, że po tym wszystkim jedziesz jako totalnie inna Klaudia, bardziej doświadczona do Paryża i bardziej taka, nie wiem, powtarzalna, która wypracowała każdy element, wie co ma robić, że już nie będzie zaskoczenia, co się wydarzy. Znaczy w Waszej dyscyplinie konkurencji wszystko może być zaskoczeniem, tak. mam wrażenie. <laughs> tak, nadal, jest. ale, ale yy, tak, masz rację. Ale ja się, się... gotowa trochę bardziej na nieprzewidywalne? Yy, tak. Ja, ja jestem gotowa, bo w slalomie właśnie o to chodzi, żeby przewidywać to, co jakby nie może do końca przewidzieć, więc my musimy po prostu się troszeczkę tak, wiesz, modelować do sytuacji. Mm -hmm. Tak samo na Igrzyskach Olimpijskich, no taki jest mój plan. Ja jakby wcześniej to był takie, wiesz, ja sobie myślałam, jak dobrze popłynę, to mogę walczyć o ten medal, tylko muszę zjechać bardzo dobrze. A teraz mam także że kurczę, to przepracowałam, to jest przygotowane, tu jest to ogarnięte, tego nie brakuje, ta osoba tu jest. Wiesz, i jakby teraz mam świadomość, to jest taka, ta, takie idealne słowo, że po prostu teraz jestem taką bardziej świadomą zawodniczką, mm -hmm. świadomą olimpijką i dlatego chcę po prostu walczyć o jak najwyższe sukcesy na tych igrzyskach. Czy waga u was konkurencji ma znaczenie? Um, bo mam wrażenie, że dobrze wyżyłowana jest. Yy, jeszcze, jeszcze <laughs> <więc> Jeszcze, <śmiech> <nie> <śmiech> jeszcze <nie. śmiech> yy, Wiesz co, ma znaczenie, no bo jednak w tym kajaku każdy kilogram czuć. Mm -hmm. yy, no w slalomie bardzo mocno, myślę, że nie tylko w slalomie, no w, w kajakach ogólnie czuć każdy kilogram. No, i my jeszcze w salomieści musimy mieć inne cechy motoryczne, musimy być też tacy gipsy, trochę zwinni bardziej. No, dużo jest czynników, które tam wpływają na te nasze przejazdy, więc jakby i waga, i wiele innych. No dobrze, czyli strach się trochę bać, bo jak przysz przyszłaś dzisiaj, mówię: O Klaudia, ale jesteś szczupła wyżywana, ty mówisz, a forma, ale to jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Wrócimy, porozmawiamy o. Kajakarstwie górskim, bo mam wrażenie, że to bardzo ciekawe, e, ciekawy sport. A będziesz płynęła w Paryżu trzy konkurencje? Zaraz po wiadomościach. Druga część audycji: Czas na Igrzyska. Ze mną nadal jest Klaudia Dzwolińska. Nasza nadzieja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Olimpijka z Tokio, medalistka mistrzostw świata, medalistka mistrzostw Europy i świeżo upieczona mistrzyni Europy sprzed miesiąca. Kajakarstwo górskie. Mam wrażenie, że po pierwsze jest to mega szybkie, mega nieprzewidywalne i mega niebezpieczne. Coś byś jeszcze dodała, eee, albo oj. byś coś pozmieniała? Myślę, że z tym niebezpieczeństwem aktualnie jest to bezpieczny bardzo sport. O. Bądźcie tak wydaje troszeczkę, i przyznam, że jak zawody odbywały się i treningi na rzekach naturalnych, to zdarzały się jakieś wypadki. Rzeczywiście, no to był niebezpieczny sport, no bo rzeka jest nieprzewidywalna. Teraz mm -hmm. trenujemy, pływamy głównie na torach sztucznych, gdzie nie ma na przykład skał są e, figury, które po prostu, jak się nawet uderzy o tą figurę, nic się takiego nie dzieje. One są tak wyprofilowane, te tory kajakowe, żeby to było, było po prostu bezpiecznie. Mamy certyfikowane kaski, kapoki. No i każde dziecko, jak wchodzi pierwszy raz na kajak, no to ono się uczy, żeby po prostu zrobić tak zwaną eskimoskę, czyli jak się wywrócimy, to by, żeby wstać z powrotem. Okay, więc czyli... jakby te zasady bezpieczeństwa są. Czyli wywracasz się od razu? Tak. Trudne to jest? E, dzieci się tego uczą, więc no... Parę miesięcy myślę, że trzeba teraz mm -hmm. takiego dziecka poświęcić, ale no, nam się rzadko zdarza wywracać już na tym poziomie. Ale jednak no, jak się wywrócimy, no, to każdy kajakarz potrafi zrobić tą eskimoskę. To jest taki ruch szeroki wiosłem i biodrem głównie, okay. ale to jest do wyćwiczenia. Myślę, że każdy może się tego nauczyć. Ciekawe. Jeszcze chciałam, Klaudia, wrócić do twoich niedawnych startów, bo mówiłyśmy o tym Mistrzostwie Europy, złoty medal, fantastyczny wyścig, później Puchar Świata, nieco... Pechowy dla ciebie, 15, 11 y, miejsce, 15 w K1, dobrze mówię, 11 w C1. Mm -hmm. y, jak to jest? Właśnie z tego złotego medalu trochę taki nie wiem kubeł zimnej wody na tym pucharze świata, jakbyś to trochę opisała? Tak, tutaj opisujesz ten puchar świata w Pradze, czyli ostatni. Mój puchar jeszcze mm -hmm. miałam jeden w Augsburgu, gdzie tam byłam w finale na K1 mm -hmm. i powiem ci, o szczerze, to przy, że przepraszam, ale nie nic, nie nic się nie dzieje, <laughs> bo pamiętasz te ostatnie bardzo dobrze wyniki, mimo tego, że ja tak sobie pomyślałam. Które ja tam miałam. Ba bardziej dobrze. chciałam, bardziej wiesz, ciekawi mnie właśnie, wiesz, że ten, tak. ta droga to trochę taka tak. górki dołki, nie? I Jak myślę, ty do tego podchodzisz, Myślę, nie? że to jest bardzo ciężkie takie właśnie w przygotowaniach, jeżeli się prowadzi przygotowania metodą startową, czyli ja nie rezygnuję ze startu i startuję mhm. na puarach świata. To wiadomo, że ja nie mogę trzymać tego szczytu formy przez cały ten okres, więc musi ta, ta forma iść w dół. Więc ja po mistrzostwach Europy miałam chwilę przerwy, i potem pojechałam na Pułary Świata, gdzie zaczęłam już przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Więc... Czyli byłaś trochę gotowa na to, że te wyścigi mogą się nie układać idealnie po Twojej myśli, jakbyś chciała, że trochę głowa chce, ale ciało nie jest fizycznie w tym momencie przygotowań, w tym szczycie, tak. Który, tak. który miałaś wcześniej? Tak, zdecydowanie. I, I właśnie dlatego są o tyle ciężkie te starty. Żeby po prostu tego tak nie dobierać do siebie, tylko wyciągać po prostu te wnioski, które mają być wyciągnięte, ale to nie jest do końca łatwe, powiem ci, bo ja tak. na przykład y, teraz w Pradze to byłam po prostu tak zła z tego 11 miejsca, bo nie dużo mi zabrakło jeszcze, taki błąd popełniłam głupi i sobie tak myślę, no... Przed chwilą jeszcze nie Europa, teraz do finału normalnie nie weszłam i taka byłam zła i sobie tak pomyślałam, co to w ogóle się dzieje. Ale z drugiej strony byłaś, rozumiem, w ciężkim treningu, tak. który ma tak. zaowocować później. I z jednej tak. strony to wiesz, ale nie możesz tego Dokładnie. zaakceptować, bo jest ta sportowa tak. nutka w nas. To jest nie? najgorsze. To jest właśnie najgorsze, że jakby bardzo łatwo wytrącić się po prostu z takiej pewności siebie, z takiego poczucia, że kurczę, jest, jestem na dobrej drodze. Jeden start może o tym zaważyć, ale kurczę, nauczyłam się przez te lata, żeby po prostu nie brać czegoś takiego pod uwagę. Ja jestem teraz w przygotowaniach i koniec, kropka. Teraz startuję na przykład na Pucharze Świata w Czyli Krakowie. Czyli to był trening? Tak, dokładnie. Ja to tak y, traktuję, no, wyciągam po prostu z tego wnioski, bo zawody to są, naj są najlepszym treningiem, taka jest mm -hmm. prawda. Więc wyciągamy z tego po prostu wnioski i działamy dalej. Ja teraz na przykład jestem tutaj u ciebie w Warszawie, zaraz mam Puchar Świata w Krakowie do którego też podchodzę treningowo i tam decydujemy, na których konkurencjach startuję. Wszystko jakby ma jakby cel, a celem są Igrzyska Olimpijskie i Rozumiem, ale to i tak chyba zostały bardzo dobre wnioski wyciągnięte, skoro e, wspomniałaś tu, że w kolejnym Pucharze Świata już był finał. Tak, więc to wygląda w ten sposób, że... Jak... Czyli Klaudia, nie chce nic mówić, ale w Krakowie może być słabiej, <laughs> żeby później, bo tak ta idzie trochę tak, twoja tak. droga. Górka, dołek, tak. górka, dołek, więc tak... Wygląda to optymistycznie Wygląda optymistycznie, też jestem takiego zdania I po prostu staram sobie Nie, staram sobie nie wkręcać takich jakichś problemów Że tutaj nie wiadomo co się dzieje Nie, jeszcze ja mam taki, wiesz co Tak jak wspomniałam wcześniej, że ja po prostu lubię presję i stres mhm. Presję i stres ja odczułam Na głównych imprezach Najczęściej. Jeżeli chodzi o pory świata, gdzie jestem w treningu, oczywiście to są bardzo ważne zawody, ale ja już w głową jestem trochę na igrzyskach olimpijskich. Czyli mniej się stresujesz i mniej ci idzie, bo nie czujesz trochę tej bardzo takiej... Bardzo ciężko jest mi się dobrze skoncentrować, jak się mhm. nie stresuję. Ja po prostu. Jestem wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. I ja nawet jak byłam na płacze świata w pracy, to po prostu sobie się dobra, teraz, teraz, teraz płyniesz. Tak. Powiem ci, że się ośmiecham, bo miałam bardzo podobnie, mm -hmm. że uważam, że stres to jest sprzymierzeniec, tak. tylko w odpowiedniej oczywiście ilości i odpowiedni mm -hmm. stres. A presja to może nie do końca jakiś psycholog się ze mną zgodzi, ale no, jest trochę przywilejem, bo znaczy, że już jesteś na tym szczycie i musisz jej podołać, prawda? Tak, tak, dokładnie. Słuchaj, y, na Igrzyskach w Tokio startowałaś w K1, czyli y, kajak. Żebym wytłumaczyła dobrze słuchaczom, albo ty to zaraz zrobisz. Tak. Y, kajak, y, jedynka, slalom. Teraz będziesz w C1, czyli kanadyjka. Zgadza się. Gdzie też jest jedno wiosło, ale inaczej się wiosuje, jest tak. jedno pióro. Oj, masakra. Żeby to wytłumaczyć. Ale dochodzi do tego kajak cross, którym też startujesz. Tak. I to jest już totalnie co innego, bo chyba kajak jest cięższy, o, płyniecie z prądem pod prąd, tak? I przede wszystkim nie płyniesz samemu. Dobrze tak. zrobiłam research? Świetnie, dla i szczerze powiem, jako totalny lajk, like, powiem Ci szczerze, że mi się podoba kajak cross, który jest nową dyscypliną olimpi konkurencją, przepraszam, olimpijską, bo teraz chyba będzie debiutował. Tak. I mam wrażenie, że to będzie trochę kajakowe MMA i Dokładnie, dla kibica tak. chyba będzie to super. Nie jestem zdziwiona, że, że właśnie tak myślisz, no bo no, ja jestem przekonana, ja tutaj nie muszę gdybać. No na pewno ta dyscyplina się sprzeda na igrzyskach olimpijskich, My mamy no, prezent. Igrzysk olimpijski jest Tony Estange, który pochodzi ze slalomu i dla niego priorytetem było, żeby slalom dobrze wypadł, ale ta konkurencja nowa, która wywodzi się ze slalomu, no żeby ona po prostu zadebiutowała, zadebiutowała z takim przytupem na Igrzyskach Olimpijskich, więc jakby ja jestem przekonana, że to będzie wszystko tam dopięte na ostatni guzik żeby to wszystko fajnie się sprzedało, a no, jeżeli chodzi o samą konkurencję, dla widzów no jest ona świetna, fajnie się to ogląda. Jest... I chyba więcej możemy jako widzowie zrozumieć, bo tutaj płyniesz sama i tak. my oglądamy rezultat, tak ale tak. nie, nie, nie. My, ty to czujesz, my tego tak, tak nie widzimy, a tu jednak cztery łódki, dobrze tak. mówię, razem płyną, tak. kajaki, przepraszam. skacząc z dużej rampy, to są plastikowe kajaki, które mogą po prostu się obijać, od, od, o siebie i startujemy w cztery osoby, możemy się przepychać, po prostu tam dużo takich dość niebezpiecznych ruchów. Mm -hmm są dozwolone, więc jak się mnie pytałaś, czy slalom jest bezpieczny, jest, ale tutaj kros, no zdarza się dużo wypadków i dlatego ja myślę, że ludziom też się podoba, tak jak na połarach świata, ktoś tam dostał w szczękę, kto komuś tam, nie wiem, ząb wypadł i w ogóle, no, dzieją się różne rzeczy, no bo, no bo to, to jest żywioł. Stresujesz się trochę tym, tak pod względem niebezpieczeństwa? Stres. To jest zupełnie inny stres, bo no właśnie chodzi mi o to, że co ci się wydarzy, bo raczej nie, że ze względu tak. na swoje umiejętności, że czemuś nie podołasz czy coś, bo jednak to masz wypracowane, ale właśnie na takie bardziej nieprzewidywalne tak, rzeczy. to jest właśnie najgorsze, że jakby przez to, to są dwie osobne konkurencje dla mnie, dyscyplinę całkowicie, bo slalom to jest spokój, to jest takie opanowanie, to jest zaplanowane ruchy, precyzja. Precyzja nie? taka i wszystko działasz sam, masz to w wyobraźni a stoisz na starcie crossa, stoją obok, oci, obok ciebie happened? trzy osoby, nie wiesz w ogóle, co tam się zdarzy, jak wyskoczycie, co tam będzie, i, ale tam jest zupełnie inne nastawienie. Tam sobie musisz mówić tak, no ja ich po prostu rozwalę, normalnie ich zniszczę tam, no nie wiesz, musisz się nastawiać jak, trochę jak, nie wiem, do boksu. Mm -hmm. No bo tam jest rzeczywiście, no, walka już tak wręcz, można powiedzieć. Słuchaj, czy myślisz, że kajak cross będzie... Konkurencją, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę K1 i C, C1 w kajakarstwie górskim? Czy może powstało to dlatego, żeby przekonać jeszcze trochę kibiców do Was? Jak ty to widzisz? Ja myślę, że to powstało właśnie w takim celu, żeby przekonać i utrzymywać się na Igrzyskach Olimpijskich. Mm -hmm. Żeby się utrzymywać na Igrzyskach Olimpijskich. Czyli to jest odpowiedź na dzisiejsze czasy, dzisiejsze tak. bodźce dla młodych, tak. żeby pokazywać, że to są również emocje, tak. a nie tylko tak. walki jakieś, tak. załóżmy. Dla, ale jest jeden haczyk. Dla nas slalomistów my się po prostu martwimy, czy jeżeli to się spodoba bardziej, mm -hmm. to co będzie ze slalomem w przyszłości. Jakby to jest taki dla nas jedyny haczyk. Ale jak na razie, no, cieszymy się, no bo to jest młoda konkurencja na tyle, że nikt z zewnątrz slalomu jeszcze się w tym tak nie specjalizuje. Czyli na przykład ten, tylko... kto jest w slalomie, idzie tutaj. Tak. I chodzi o to, że slalomiści wygrywają medale, więc mm -hmm. slalomiści będą mieli szanse medalowe na igrzyska. Czyli masz jedną konkurencję więcej, żeby się sprzedać. Tak, dokładnie. Będziesz startować trzy konkurencje: kajak, kanadyjka i kajak cross. Jak to pogodzić? Treningowo, fizycznie, tak. no bo to każdy wyścig to jest duży wydatek energetyczny, też psychiczny. No właśnie, ale z drugiej strony trzy szanse medalowe. Tak, tak, są to trzy szanse medalowe i to ja zawsze powtarzałam, że kajak zawsze będzie w moim sercu, na pierwszym miejscu, bo ja się wychowałam na kajaku. K1 to jest moja konkurencja koronna. I dla mnie jest taka najcięższa i największą mam satysfakcję z niej. I ta konkurencja jest pierwsza na szczęście na Igrzyskach mm -hmm. Olimpijskich. Więc ona się zaczyna, ona się kończy, dopiero jest kanadyjka, zaczyna się kończy, a cross, który jest też kontuzjogenną y, konkurencją, Przyska każdy się boi y, tej kontuzji przed slalomem na przykład. Więc ona jest na samym końcu, więc igrzyska są idealnie ułożone, tak jak ja bym sobie to wymarzyła. Ale no, chodzi o, to, o tą logistykę, no bo jak tutaj zachować energię na te wszystkie starty, no bo to trochę tak. jest tych przejazdów. Każdy jest po 90 sekund prakty praktycznie do odcięcia, więc, więc jakby i to praktycznie codziennie są te starty, więc no, rzeczywiście logistyka musi być na bardzo wysokim poziomie. Tutaj jedzenie, rozgrzewka, czas wolny, odpoczynek, no wszystko tutaj musi być zaplanowane. Ale ja już mam doświadczenie. Nieraz startowałam na Puerach Świata, gdzie mam w jednym dniu dwie, trzy konkurencje, więc okay. jak musiałam to godzić ciągle jednego To tu jednego jednak będziesz dnia. mieć trochę bardziej rozłożone. Tutaj ja mam luz po prostu. Powiedz mi, a czy ty tą całą logistykę masz tak zaplanowaną co do, nie wiem, co do grama, jeżeli chodzi o posiłek na stołów, co do sekundy, jeżeli chodzi nie wiem, o rozgrzewkę, jak, jak to u ciebie wygląda? Ten dzień masz już tak totalnie rozplanowany, co robisz, żeby nie myśleć o tak, że tak powiem. I tak chyba będę myśleć, bo to się nie da tego wyplewić, ale wiesz co, jakby przez lata sobie wypracowałam pewne rzeczy, które na mnie działają, tak na przykład jak wygląda rozgrzewka, czy co lubię sobie rano zjeść, ale staram się nie trzymać tak tego, wiesz, co do minuty, czy stricte, bo. No wiesz, jak w sporcie. coś rusz, nie wypali, będzie. Coś może się posypać, no nie więc jakby ja się staram nie narzucać sobie jakichś takich ram, czegoś, czego mogę nie móc zrealizować, no bo, mm -hmm. no bo to jest bez sensu. Więc ja mam oczywiście, myślę, jak każdy, takie przyzwyczajenia i takie wierzenia, że coś mi pomaga i sobie to po prostu robię. Masz jakiś szczęśliwy przedmiot, nie? Czape... Mam, y nie, wy czapeczki nie możecie, bo macie kawałek. Mam słonika. No takiego porcelanowego. Jak byłam dzieckiem, go dostałam od mamy jego ja wszędzie wożę na każdy obóz. Ale w kajaku go nie masz? Nie mam. Bo by mógł tonąć to, chyba, no, co? Zgubiłam zgubiłabym go naprawdę. <laughs> na A powiedz, no to co, co jest takim twoim ulubionym śniadaniem przedstartowym? Posiłkiem. Bo... Wiesz co? Ja nie lubię słodkich śniadań, Aha. więc ja lubię Boczek zejesz, Nie. Nie, no ale jajko naprawdę lubię na śniadanie, więc mogę powiedzieć miało jajko dobre pieczywo, i jakieś warzywka, ale też zależy też, ile mam do startu, mm -hmm. ale zazwyczaj takie klasyczne y, śniadanie, chociaż za dużo apetytu, bo po, to powiem ci przed startami to nie ma. No właśnie, bo <laughs> albo niektórzy stres zajadają, a niektórzy mają ściśnięty tak. malusienki żołądek i rozumiem, że tutaj gru drugiej grupy ludzi tak, należy. Zdecydowanie, ale później po startach to hulaj dużo opiekła nie ma. Y Teraz będziecie jechać na Olimpijski Tor, trenować, rozumiem, tak. po Pucharze Świata w Krakowie. Jak ważne jest to, żebyście poznali ten tor? W ogóle, jak ważna jest znajomość toru w waszym, waszym sporcie? Bo każdy yes. tor, rozumiem, jest inny. Tak, każdy tor jest inny. Tory jeszcze można na bieżąco zmieniać, czyli te, tak jak wspomniałam, że nie ma kamieni, tam skał, tylko są figury, które mm -hmm. można przestawiać, więc konfiguracja toru się zmienia, tak jak na przykład nasz tor olimpijski, mimo tego, że ja już łącznie spędziłam parę miesięcy na tym torze. To on był zmieniony ostatecznie, jak ja byłam na Miszczosach Europy, czyli teraz już jest takim, jakim będzie na Igrzyskach. Ale wcześniej specyfika była podobna, ale jednak figury stały troszeczkę inaczej, więc ta woda inaczej się układała. Jak ważne jest poznać tor? No, czym bardziej znasz tor, tym bardziej znasz yy, ułożenie wody, czucie tej wody. Czyli wiesz na przykład, jeżeli pociągniesz gdzieś wiosłem, jak mocno cię ta woda popchnie, gdzie, gdzie możesz zyskiwać czas, gdzie tracisz. Tylko wiesz, my trasę poznajemy przed startem. I my na tej trasie nie możemy trenować, więc potem analizujesz sobie taką trasę przez pryzmat tego też mhm. doświadczenia, jakie masz na tym torze. Czyli nie trafisz dwa razy na taki sam przejazd? Nie, nie ma szans. Jest bardzo ciężko, to ale. To też fajne. Dokładnie, ale wiesz, my trenujemy, każdy na świecie trenuje troszeczkę inaczej. To jest bardzo taki tor, tor. to jest bardzo dyscyplina techniczna. I my przyjeżdżamy, nikt nie zna tego, te, tego toru, nikt nie zna tej, chodzi mi o trasę slalomową, nikt na niej nie pływał. I potem my jedziemy i jesteśmy w stanie ścigać się na setne. Jak to jest możliwe, ja nie wiem. Po prostu, wiesz, końcowo każdy jedzie niby swoim sposobem, mm -hmm. ale linia ale jest bardzo byś... podobna, no mm -hmm. nie? I ścigamy się na te setne, więc y, poznanie toru jest bardzo ważne, ale z mojego doświadczenia najlepsi zawodnicy znajdują się wszędzie. To jest nieważne, jaki tor jest. Najlepsi zdobywają po prostu tam, gdzie trzeba sukcesy. A czy, no tak jak patrząc na Ciebie, dobra zawodniczka w kajaku odnajdzie się zawsze w Kanadyjce i na odwrót? Nie czyli ty jesteś można powiedzieć bardzo wszechstronną i uniwersalną zawodniczką, ale nie każdy ma taki trochę taką smykałkę do tego. Yy, można powiedzieć, że ja należę do zawodniczek technicznych. Taka yy. jest różnica, że techniczne y, zawodniczki, które opierają swoje umiejętności na technice, nie na sile, czy tam na innych y, zdolnościach, one zazwyczaj dobrze się odnajdują w innych y, tam kategoriach, dlatego że ja bardzo wykorzystuję wodę, polegam na technice, czyli mam y, dużo czasu spędziłam, żeby sobie wypracować y, już za dziecka tą technikę, więc ja jakby mam takie wypracowane zachowania na wodzie, y, gdzie na przykład popatrzysz się na mnie i sobie myślisz, przecież ona nie wiosuje w ogóle, przecież to wygląda jakby się nie śpieszyła, a ja po prostu puszczam tą łódkę, żeby ona płynęła, mm -hmm. wiem kiedy mam bardziej Czyli taki tajemnik. wodę, Tak. I ja, ja to wykorzystuję po prostu w kanadyjce. A wiesz, ja zaczęłam kanadyjkę trenować tylko i wyłącznie dlatego, żeby robić postęp w moim kajaku. Ja dopiero zauważyłam po jakimś czasie, że kurczę, no ta kanadyjka idzie coraz lepiej. I ja jakby teraz się bardzo dobrze odnajduję na tej kanadyjce i jakby bardzo szybko robię na niej postęp. Mm -hmm. Słuchaj, a czy czas jest sprzymierzeńcem u Was w sporcie? Bo jeżeli patrzymy na Mateusza Polaczyka, to 36 lat, mm -hmm. <grafy> drugie miejsce ostatnio w Pucharze e, świata. i ja, Jak to wygląda? Kiedy jest... jest ten punkt kulminacyjny? Wiem, że są różni zawodnicy, każdy jest inny, ale jest jakaś taka w miarę statystyka danej dyscypliny. Jak u Was to wygląda? U nas czas jest sprzymierzeńcem, ale nie zawsze. Więc mm -hmm. jest, nie, ma, nie ma zasady. Yy, mamy Petera Kauzera, który jest po prostu no, fenomenalnym zawodnikiem, dlatego że on od po prostu, no nie wiem, 20 lat to spokojnie pływa na takim poziomie i on przez, bo wiadomo, każdy sport się zmienia. I u nas też te techniczne elementy się bardzo zmieniają. I zawodnicy, którzy pływali w jakiejś tam erze, oni się nie odnaleźliby teraz. A ten peter kauser jest na tyle świetnym zawodnikiem, że on jest w stanie jakby zmieniać swoją technikę po to, co się dzieje. A mówię o nim, dlatego, że on ma teraz około 40 albo 41 lat, jakoś tak. I on teraz jest pretendentem do medalu na Igrzyskach Olimpijskich, więc. U nas ten wiek no, jest bardzo różny, ale tutaj powyżej 40 zawodnic. Czyli można. Dokładnie, pływają na świetnym poziomie, ale jest też 17-latek, który wygrał teraz Mischos Europy i pierwszy Puar Świata. Więc... Czy międzypokoleniowo? Międzypokoleniowo, ale to jest, to, to jest właśnie sport techniczny, nie? Jak masz Czy... wypracowaną technikę, to mhm. możesz pływać długo. Czyli każde doświadczenie, każdy kilometr, każdy czas tak. jest na Twoją korzyść. To chyba śmiem sądzić, że jak w Paryżu. Będziesz na Igrzyskach, to w Los Angeles też jest szansa, że ciebie zobaczymy. Bardzo bym chciała, wiesz? Bardzo bym okay. chciała jeszcze planować to Los Angeles. Yy, no Bo ile masz dalej. lat? 26. 25, yy, rocznikowo, A, 26, nie, no, dlatego pilnuję to, tego, to że 25 cię, wciąż. Nie, no, jeszcze czasu wiesz. Yy, jest yy, dużo. Ja bardzo się, yy, bardzo pasjonuję się tym sportem. Ja po prostu lubię. To nie jest tak, że. Ja mam sukces i rzeczywiście to jest moja praca, ale ja naprawdę bardzo lubię ten sport, więc życzę sobie, żebym jak najdłużej pływała. No właśnie, o to, co lubisz w wolnym czasie, mia tutaj miałam cię zapytać, ale sama powiedziałaś, bo e widziałam taki post u ciebie, wolny czas. Dla, dla kajakarzy, co kajakarz w wolnym e, czasie robi? Pływa na kajaku. E, chodzi mi o zgrupowanie tak. chyba w Nowej Zelandii, dobrze tak, mówię? Tak, tak. tak e, czyli co to był Wasz wolny czas od treningu, a poszliście popływać? E, tak, mieliśmy, bo to był bardzo długi obóz, była Australia, Nowa Zelandia e, i mieliśmy po prostu luźniejszy tydzień treningowy, mieliśmy odpuścić trochę kajaki. No to co mogliśmy wybrać, no to wybraliśmy kajaki takie extreme, czyli po rzekach takich górskich. Wiadomo, bo musiało czyli coś odpuściliście być. Czyli puściliście swoje kajaki. Tak, tak, ale tam bardzo fajnie, bo pływaliśmy na takich rzekach ekstremalnych, gdzie naprawdę no ja jako kajakarka byłam przerażona, żeby spłynąć, ale bardzo fajna zabawa końcowo. E, Byli więc... tam amatorzy? Nie. Ehm mało. A właśnie, czy to jest sport dla amatorów, czy na przykład jak ktoś chciałby spróbować, to to jest tylko sport zarezerwowany jednak dla wyczynowców i profesjonalistów, czy jednak ktoś taki, kto się nie zna na kajakach, mógłby spróbować w to się zacząć bawić i Od próbować? Od zera praktycznie można zacząć i wiesz, to jest bardzo wciągające, bo to jest tak, że widzisz jakąś rzekę i sobie myślisz tak, no chyba, nawet jakby ktoś mi zapłacił, bym tędy nie spłyn spłynął, a zaraz Yy, przepłyniesz jakieś tam inne rzeki, jakby wzrastają ci te umiejętności mm -hmm. i nagle sobie myślisz, dobra, spłyniemy. I wiesz, i to jest takie uzależniające, bo jakby co chwilę możesz trudność rzek sobie yy, wybierać, no nie? I jakby to rośnie ci cały czas, więc robisz jakiś tam postęp. Czyli amatorzy jest... mogą sobie... Tak, tak jak najbardziej. E... Niech się nauczą eskimoski po prostu, mm -hmm. żeby po prostu się wszędzie obrócić z powrotem. No bo wiesz, jak ktoś kabinuje, tak, tak. czyli tak z... po prostu wychodzi z tego kajaka, no to jest problem kajak nie, wszystko, no, tak, potrzebujesz tak, pomocy. Ale jak umiesz y, Eskimoskę, czyli się obrócić z powrotem na to możesz praktycznie wszędzie próbować, ale nie polecam jakichś bardzo dużych rzek na początek. A która była twoja y, pierwsza rzeka? Y, no to na pewno Dunajec. Mm -hmm. Dunajec, Kamienica, tam rejony y, u mnie Nowego Sącza zdecydowanie, no bo slalom zaczyna się bardzo od multisportu. My robimy różne dyscypliny sportowe. Na wiosłach nie miałam okazji pływać, a szkoda. Słuchaj, po Paryżu przyjedziesz, to Cię e, zapraszam. Bardzo chętnie. Więc e, od tego się zaczyna, a, ale no, regionalne rzeki mamy bardzo dobrze opływane. A ulubione miejsce treningowe? Londyn. Naprawdę? Tak. A ja oglądam Wasze zdjęcia z Australii, z Nowej Zelandii, a Ty mi mówisz Londyn? Dlatego, że to jest najlepszy tor na świecie. Okay. Jest najbardziej taki wymagający, jest taki prawdziwy tor olimpijski, wiesz, taki piękny. Po prostu wspaniały tor mam nadzieję że więcej takich wybudują ale odchodzą troszeczkę od tego mm -hmm. dlatego bardzo lubię ale no jeżeli pytasz o samo miejsce no to nie no bardzo na nie Londyn ale <laughs> chodzi mi o tor że do treningu rozumiem treningowo bardzo, Londyn bardzo mm -hmm. a tak wizualnie jeżeli chodzi o gusta też turystyczny klawdy Nowa Zelandia Okej. Okay. i w tym, w tym roku byłaś pierwsza drugi drugi mam tam y, taką bardzo dobrą przyjaciółkę y, która mieszka i zawsze mnie tam zaprasza y, a często trenujecie tam no ja staram się jeździć w zimie, teraz mam za rok Mistrzostwa Świata w Australii, okay. więc w zimie będę na pewno chciała lecieć do Australii tam się przygotować już pod Mistrzostwa Świata, ale do Nowej Zelandii chciałabym jak najczęściej, bo no, wspaniały kraj, a jeżeli chodzi o slalom, no to no, świetne warunki. Niestety, Klaudia, musimy kończyć. Yy, bardzo szybko mi zleciało, tyle rzeczy się dowiedziałam dzisiaj o waszym mm -hmm. sporcie. Yy. No trzymam kciuki za wszystkie trzy konkurencje, ale też za tą ostatnią, ten kajak cross. Tak. No myślę, że, że to będzie coś fantastycznego. E, ostatnie trzy szybkie pytania dla ciebie na koniec. O, matko. E, gdybym nie była sportowcem, byłabym? Mam, wyskoczyłaś ciężkim pytaniem. Gdyby nie kajakarstwo, to gdy nie pływam na kajaku, to kajak Nie, muzykiem. O, e, najlepsze sportowe wspomnienie? Pierwszy, pierwszy medal w seniorach. Okej. Okay. Yy, I moje motto. Cierpliwość i pokora, której często nie mam. To ja Ci życzę tej cierpliwości na igrzyskach olimpijskich, ponieważ jeszcze trochę czasu jest, a te przygotowania, tak jak mówisz, będzie bardzo wymagające już bez startów. Yy, no i mam nadzieję, że do zobaczenia z medalem na wiosłach po Paryżu. Zapraszam tak. Cię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Klaudia Zwolińska, nasza nadzieja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.